Chciałam wam powiedzieć, kim jesteśmy i to jest ciekawe zjawisko. Julka jest z Krakowa, ja jestem ze Stargardu, już nie szczecińskiego. Ktoś wie? Ktoś w ogóle jest ze Stargardu? Nie, ale będzie. Obie skończyłyśmy pedagogikę o specjalności doradztwo zawodowe i obie fascynujemy się mapami myśli, myśleniem wizualnym i spotkaliśmy się w Superberfach. Przedstawimy wam takie dwie strony medalu. Julka opowie, po co myśleć wizualnie, a ja mam swoje narzędzia i mam nadzieję, że będziecie ze mną rysować. Ja potem będę tutaj przez dwa dni i mam cały piórniczek z różnymi fajnymi rzeczami. Zachęcam was bardzo, jak ktoś będzie chciał pomacać i porysować, to można korzystać. I udowodnię wam, że potraficie rysować. Teraz Julka. Właśnie tytuł naszego wystąpienia, Ryślenie pomaga na myślenie. A tak naprawdę w ogóle, co to jest to ryślenie? No, można się domyślić, to jest myślenie za pomocą rysowania. Autorką tego terminu jest Claudia Tolman, więc to jest jakby jej autorskie słowo. Na ten temat takiego właśnie myślenia poprzez rysunki mówi się po prostu myślenie wizualne, czyli myślenie za pomocą obrazów. I właśnie dzisiaj trochę o tym wam chcemy powiedzieć. Dlaczego właśnie będziemy w ogóle mówić o myśleniu za pomocą obrazów, o myśleniu wzrokowym? Ponieważ wzrok jest naszym dominującym zmysłem. Wiadomo, ucząc się używamy wszystkich zmysłów, ale ten jest właśnie dominujący. Myślimy za pomocą obrazu. Teraz zrobimy takie ćwiczenie. Pomyślcie sobie o jabłku. Co widzicie? Czy to jabłko jest czerwone, zielone, żółte? Czy może widzicie wyraz jabłko, litery? Ktoś widzi litery? Poza tymi, co tutaj są na slajdzie? Czyli dalej wyobraźnia posunęła, że piwo smakuje jabłkowym, rozumiem, tak? Czyli cały czas wyobraźnia podsuwa nam obrazy, tak? To jest właśnie mój ulubiony cytat. Często osoby mówią, no tak, no myślimy za pomocą obrazu, no to prawda, oczywiste. Ale ja nie jestem wzrokowcem, ja nie będę się uczyć za pomocą rysunków, nie będę rysować, to nie dla mnie, to jest dziecinne. Co ja będę kolorować, jakieś pisaki nosić ze sobą? Dan Rowe, autor książki m.in. Narysuj swoje myśli, którą polecam, napisał właśnie takie zdanie w tej książce. Jeżeli jesteś wystarczająco dobrym wzrokowcem, aby wejść do jakiegoś pomieszczenia i się przy tym nie przewrócić, to w zupełności wystarczy, żeby móc rozwiązywać problemy za pomocą rysunku. Czyli tak naprawdę, no, wszyscy weszliśmy tutaj do tej sali, nie przewróciliśmy się, mam nadzieję przynajmniej. Tak? Więc wszyscy jesteśmy wzrokowcami i to jest fakt i skoro tu weszliście, to udowodniliście, że jesteście i o tym, i to jest niezaprzeczalny fakt. Teraz wrócimy do historii, zaczęliśmy od historii, to może też troszeczkę się cofniemy znowu w czasie. Na początku nasi przodkowie przekazywali informacje za pomocą obrazów. Rysowali, prawda? I to był ich podstawowy komunikat. Później, wiadomo, pojawiło się pismo, druk. Przeszliśmy trochę do tego właśnie, tej komunikacji za pomocą słów. Ale teraz powoli znowu wracamy do tych komunikatów wizualnych, do tych ikonek, prawda? Tutaj macie reklamy. Reklamy są dookoła, wszędzie, gdzie się nie ruszymy. Na ulicach, billboardy są reklamy. Jechałam pendolino, tam nie migają też reklamy. Nawet sama się złapałam po jakimś czasie, że ja odruchowo się patrzyłam na te reklamy. Więc właśnie te obrazy przykuwają nasz wzrok, przykuwają naszą uwagę, więc nie bez powodu ten obraz jest właśnie taki dominujący. Znaki drogowe. Kierowcy to na pewno wiedzą, że to jest bardzo ważna rzecz, prawda? I dlaczego znaki drogowe nie są tekstowe? Przecież umiemy czytać. Ale zanim byśmy przeczytali ten komunikat, to jeszcze mogłoby się stać nieszczęście, a one są właśnie jednoznaczne, symboliczne. Moment patrzymy i komunikat jest już przekazany. Portale społecznościowe już się głównie opierają na obrazach. Wiadomo, występuje ten tekst, ale głównie są obrazy. Załączamy jakiś post, przeważnie z obrazem. Jeżeli jest jakiś post bez obrazu, to z reguły nie jest on tak zauważany. Przynajmniej tak jest z reguły, bo wiadomo, że też przeczytamy, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Emotki. Emotki ułatwiają nam bardzo przekazywanie naszych emocji.
Właśnie, dziecko, ja myślę, dlaczego to zdjęcie się tu pojawiło? Kto jest ekspertem od myślenia wizualnego? Czy dziecko jest takim ekspertem? A co w ogóle dziecko robi, jak już troszkę podrośnie, jak jest trochę większy niż na tym zdjęciu? Rysuje. Tak, rysuje, ale to jak w familiadzie pierwszy wybór jest, że się bawi. Najpierw się bawi, później jak złapie kredkę, czyli bawiąc się też się uczy. Bawi się rysowanie. Tak, o to też, racja. I później właśnie rysuje między innymi też po ścianach, więc przy okazji też poznaje świat, bawiąc się, się uczy. I cały czas temu dziecku towarzyszą te obrazki. To widać przede wszystkim w edukacji wczesnoszkolnej. Te dzieci w tych klasach 1-3, one non-stop rysują. Ja akurat pracuję, poza tym, że jestem doradcą zawodowym, pracuję też na świetlicy. I dzieci same z własnej woli biorą kredki i rysują. I im to sprawia satysfakcję. Jakiego dziecka byśmy się nie zapytali, to każdy powie, że ono potrafi rysować i lubi. A z dorosłymi to już tak niekoniecznie. I mówi, i jest kreatywny. Dzieci zazwyczaj są kreatywne, odkrywają, doświadczają świat. Są badania, że z wiekiem niestety ta kreatywność spada. Jakby można było tak to podsumować, to dla dziecka uczenie się jest zabawą. A później idziemy do szkoły i się zaczyna. Może nie w większości przypadków, ale z reguły tak jest, że dzieci mają trudności z uczeniem się, problemy z koncentracją. Znaczy, może to jest tak ogólnikowo powiedziane, ale często słyszę od rodziców, że bardzo łatwo im przychodzi to, żeby powiedzieć, że dziecko się nie umie uczyć, ma problemy z koncentracją. Później się okazuje, że tak naprawdę źle wykorzystuje czas i tak dalej, że to nie ma jakby problemów ze sobą. W każdym razie przyczyną może właśnie tych problemów z uczeniem się i koncentracją jest to, że odbierają uczenie się jako nudę. Wcześniej nie postrzegali uczenia się jako uczenie, tylko jako zabawę, a teraz to jest po prostu nuda. I co by można było zrobić, żeby to uczenie się nie było nudne, tylko wrócić jakby do tych czasów dzieciństwa, do tych czasów zabawy, rysowania, obrazków kolorowych. Między innymi się chodzi o zapamiętywanie. Są takie metody, które się nazywają mnemotechniki, czyli techniki pamięciowe. I teraz mam dla Państwa zadanie. Tutaj są wymienione wzorowce wydobywane w Polsce. Z pewnością je znacie, więc chcę też Wam utrudnić zadanie. I proszę, żebyście spróbowali zapamiętać listę tych słów w kolejności, tak jest teraz wypisana. Tylko nie róbcie zdjęć. Kto zapamiętał, niech rękę podniesie. Ktoś już skończył zapamiętywanie? Dobrze. Nie, no nie ma tak. Jeszcze parę sekund i koniec. Dobrze. Ktoś by się odważył wymienić, spróbować? Co zrobić, Marta? No to proszę. Węgiel, gaz, światło, żelazo. Węgiel, gaz? Węgiel, gaz, światło, czyli jednak są troszkę problemy. Dobrze, to teraz Wam opowiem historię. Pewnego pięknego dnia niedźwiedź brunatny wybrał się na spacer i chciał sobie wybudować domek. I zaczął szukać jakichś kamieni. Zobaczył, leżą sobie kamienie. Jedne trochę przypominały mu kolor jego sierści, więc stwierdził, że nazwie je węglem brunatnym, a drugie to tak trochę wyglądały jak zwykły kamień, no to węgiel kamienny. Zbudował sobie ten domek, siedzi sobie w nim zadowolony. No ale niestety Misiu najadł się grochówki. No to już wiadomo, no miał gazy po prostu, no biedaczek. I cały domek rozleciał się, wybuchł w powietrze po prostu. Zobaczył to królik, który nieopodal sobie spacerował. I mówi, Misiu, ale siara. Misiu załamany poszedł sobie nad morze, trochę pokontemplować i widzi tam płynie statek. Znowu jakieś żelazko tam płynie. Patrzy, znowu tam coś czarnego jest. Nie, no znowu ta ropa naftowa. Będę musiał dać cynk redaktorowi gazetki leśnej,
niech on napisze artykuł na ten temat, muszą w końcu coś z tym zrobić. Wziął do ręki ołówek, a raczej jeden wielki ołów, bo misie to muszą być wielkie ołówki, a nie ołóweczki. I na bryłce soli kamiennej napisał to całe, opisał to całe zdarzenie. Redaktor gazetki w dowód wdzięczności dał mu naszyjnik o kolorze miedzi, który misiu wręczył swojej żonie misiowej, która była zachwycona prezentem. I ta historia, którą przed chwilą powiedziałam, to jest łańcuchowa metoda skojarzeń. Czyli jak tak jak łańcuch, jest wszystkie elementy są ze sobą połączone, to tak samo my te informacje, które chcieliśmy zapamiętać, łączyliśmy ze sobą, żeby móc je zapamiętać w kolejności. Kolejny przykład, jeśli chodzi o zapamiętywanie różnych informacji, jak na przykład uczymy się języków obcych. Podobna zasada. Szukamy punktów wspólnych, skojarzeń. Tutaj mamy słowo admire, czyli podziwiać z języka angielskiego. I słowo admire może nam po polsku brzmieć jak admirał. I musimy teraz wykorzystać oba słowa. Admire i podziwiać. Można na przykład wymyślić sobie, że admirał podziwia swoją odznakę. Naprawdę, 13 minut zostało. Tony Buzan wymyślił takie równanie, jeśli chodzi o techniki pamięciowe. Proste. Obraz plus akcja równa się pamięć. Czyli znowu wracamy do tych obrazów. Żeby zapamiętać, najlepiej jest zobaczyć obraz, ale też, żeby jak go już zobaczymy, musimy go wprowadzić w ruch. Musi być akcja. Przy okazji też, wiadomo, skojarzenia i wszystko, co nam pomaga w zapamiętywaniu. Mapy myśli pewnie też na pewno się spotkaliście. Nie wiem, czy używacie. Używa ktoś mapy myśli? A, sporo osób. To jest przykład mapy myśli narysowane przez 6-letnią Wiktorię, która była wtedy w pierwszej klasie, jeszcze nawet do końca nie umiała pisać. Zobaczyła moją mapę i stwierdziła, że ona też chce coś takiego narysować. Ja jej w ogóle nic nie musiałam tłumaczyć. Ona patrzyła na moją mapę i zaczęła tworzyć swoją. Więc dla dzieci ten sposób notowania jest naprawdę bardzo dobry. Jest właśnie mapa myśli taka intuicyjna. Wbrew pozorom nie wiem dlaczego, czym ktoś jest starszy, uczniowie czym bardziej są starsi, tym mają większe problemy z właśnie tworzeniem notatek za pomocą map myśli. Bo tu już trzeba wyłapywać najważniejsze informacje. Jeśli chodzi o korzyści z korzystania z map myśli, to synchronizacja półkulnu znowu, bo są te słowa i są obrazy. Też łatwiej nam segregować te informacje, bo musimy, jak wyłapujemy na przykład jakieś informacje z jakiegoś wystąpienia, wykładu czy z tekstu, musimy je poukładać, wyszukać te najważniejsze słowa klucze. A jak już zdobędziemy się na ten wysiłek, to automatycznie łatwiej zapamiętujemy informacje. Poza notowaniem mapy myśli można też wykorzystywać do rozwiązywania problemów, robić taką swoją jakby prywatną burzę mózgów. Na przykład ta tutaj mapa myśli, która właśnie się wyświetla, to jest moja mapa, którą narysowałam, zanim przygotowałam sobie to wystąpienie. Czyli zrobiłam sobie taką swoją prywatną burzę mózgów. Zaczęłam sobie po kolei wypisywać, co chciałabym powiedzieć. Poza mapami myśli jest jeszcze drugi sposób notowania, co się nazywa sketchnoting i powiem szczerze, że jeszcze bardziej go nawet polubiłam niż mapy myśli, bo jest bardziej liberalny, bo mapy mają określone zasady. Nie będę teraz o nich mówić, oddaję głos Agatce. Ja poproszę o flipcharta. Dzięki. Nie. Chcę wam powiedzieć, ja to szybciutko. Wybaczcie, że szybciutko, ale myślę, że one będą, bo widzę, że już tak. Tak, przynieś flipcharta. Teoria. Każda książka o myśleniu wizualnym mówi o tej teorii. Podwójne kodowanie. Jak ktoś będzie chciał, znajdźcie mnie w internecie, to wam przyślę link do tekstu. Po prostu lepiej pamiętamy, jeżeli zapomnimy słowa, mamy obrazy, mamy sprzężenie zwrotne i nam z pamięci wydobywają różne treści. Kolejna rzecz, po co myślenie wizualne? Nie po to, żebyśmy mieli fajne kredki i mazaki, żebyśmy mieli frajdę, tylko to jest użyteczne i skuteczne. To jest jak wyciskanie soku z informacji, z całego mnóstwa. Pierwszy wykład był o tym, że ta wiedza jest, informacja.
obserwacje. Sami się bardzo od razu narysowałam tą wielką kulę i te małe kuleczki, gdzie nasza wiedza osobista. Zbieraj tą wiedzę, kolekcjonuj, byś ją mógł używać. Kolejna rzecz. Teraz jestem w trakcie takiej lektury. Harwardzki podręcznik skutecznego uczenia się. Opracowanie. Twój mózg musi przetrawić i rysunki, grafika są idealnym sposobem, plus słowo oczywiście. My nie tworzymy z wiedzy akademickiej nagle rebusów, ale dodajemy jeszcze obraz. Przykłady takich notatek. Całe mnóstwo kolorowych, fajnych rzeczy. Ja robię takie, wpuszczam na fejsie, krótkie streszczenia i nikt nie przeczyta całego artykułu, ale jest jeden obrazek, który niesie jakąś treść. Angażuj się, zaangażuj wszystkie zmysły, poczuj, dotknij, zrób. I zobaczcie, ja chcę was przekonać, że potraficie takie coś narysować. Kto potrafi? 2, 3, 4, bo były na moim webinarze, tak? Jak dla was będzie za mało, na stronie Superberwszy jest nagrany webinar. Wybaczcie, pierwszy mój w życiu, ale będzie więcej. I zobaczcie, zacznijcie od 3 pierwszych kroków. Dodaj 2 grubości markera mazaka, dodaj kolor, aby wyróżnić i prosty, schematyczny rysunek. I tutaj nie wiem, czy to, bo chyba trochę zasłoniliśmy wam, nie? Teraz. Ostatni slajd, czy to działa? W kwietniu byłam w Nowych Skalmierzycach. W Skalmierzycach, ktoś jest ze Skalmierzyc? Nie widzę, bo się mieli wybierać, chyba miejsc nie starczyło. I pani dyrektor mówi, wszystkie ksera są teraz passé. Wszyscy rysują, po prostu po jednym szkoleniu potraficie. Dobra, część praktyczna. To jest to, co mam tutaj na karteczce. Będę chciała, żebyśmy to narysowali razem. Więc szybciutko wyciągajcie notesik. Macie w materiałach notesik. Nie wiem, na ile będziemy patrzeć. Chwila szeleszczenia. Mały notesik i on jest w linie. Ja was zachęcam, żeby odwrócić ten notesik na lewą stronę i tam jest białe strony. Dlaczego białe? W ogóle mapy myśli, całe myślenie wizualne zachęca się, żeby rysować na białych kartkach, bo jak macie papier w kratkę, w linię, automatycznie będziecie pisać w tych linijeczkach. Więc odpuśćmy sobie linię i zacznijmy używać białych kartek. Macie długopisy w ręku, drodzy państwo? Ja najlepiej polecam cienkopisy kreślarskie różnej grubości, ale do tego dojdziemy w innych elementach. Jak ktoś będzie chciał moje wypróbować, to zachęcam mnie gdzieś tam w przerwie znaleźć. I zobaczcie, o co chodzi, teraz będę mówić o sketchnotingu, nawet nie ma polskiego wyrazu, takie szkiconotatki. Proste elementy, żeby dodać i coś, co teraz rysujecie, patrzycie krok po kroku, rysujecie ze mną, co zawsze jest bardzo pożądane. Rysujemy dyplomy. Na moich warsztatach i szkoleniach uczestnicy sami sobie rysują dyplomy. I dyplomy zwykle mają taki piękny tytuł, taką piękną szarfę. I zaraz narysujecie taką szarfę. Kochani, zaczynamy od tekstu, tak? Jakiś tekst w środku. Kroczycie za mną. Rysujemy jedną linię. Czy tamci wszyscy widzicie? Machnijcie mi ostatni rząd. Super. Drugą linię. Jesteście w tym punkcie? Będziecie ekspertami od szarf. Łączycie te linie. I teraz ten tajemniczy myk. Ta szarfa musi mieć taki trójkącik tutaj. Jesteście w trójkąciku? I to nie jest... Dobra, nie będę kończyć tego zdania. Rysujemy 2 łuki. I z drugiej strony rysujemy 2 łuki. I tak jak nam pasuje. I zobaczcie. Już macie piękny tytuł. Komu wyszło? Wszystkim wyszło. Krok po kroku. I na tym to jest esencja, definicja uczenia się. Krok po kroku, etap po etapie. Idźmy dalej. W sketchnotingu na to się mówi boksy pudełka. To są takie przestrzenie graficzne, w które wpisujemy jakiś istotny tekst. Mój ulubiony boks, zwykły prostokąt. Ważna uwaga, zaczynamy zawsze od tekstu. Dzisiaj się tym nie zajmujemy, bo nie ma na to czasu, bo jak zaczniemy od pudełka, to wam może się nie zmieścić, co macie w środku napisać. Czyli tu mamy jakiś tam tekst, tak, ważne do zapamiętania. Moim ulubionym pudełkiem jest taki folder. Widzicie, co się dzieje? Kiedy rysujemy
zakreślamy ciemniejszym elementem, nagle ta płaszczyzna nam wychodzi z kartki, mamy taki efekt 3D. Ja widzę niektóre ręce puste. Hej! Nagane! Do akt. Rysować. Człowiek się uczy nie przez patrzenie, ale przez robienie. No dokładnie. No nie dostaną obiadu. Dobra, czyli mamy temat pudełek. Jeżeli chodzi o czcionkę, o litery. Mi się najbardziej sprawdzają litery takie a la pismo techniczne. Jeżeli piszemy takim swoim naturalnym pismem ręcznym, nie będzie ta notatka czytelna. Trochę wysiłku, żeby sobie poćwiczyć. Inne moje ulubione litery, takie troszkę ostatnio na warsztatach ktoś powiedział, że są literki z obniżonym stanem. Tak? Prosta, szybka czcionka. Grube, tak jak mówiłam, mniejsze, małe, większe literki. Idźmy dalej. Czyli tak, umiemy rysować pudełka, piękną szarfę jako tytuł naszej notatki wizualnej, umiemy jakieś literki skomponować. Świat komiksu jest nieocenioną inspiracją dla myślenia wizualnego, dla takich notatek graficznych. A co w świecie komiksu się mieści? Chmurki. Widzę tu pani aktywistka. Chmurki. Tak? To są wszystko elementy, w które robimy jakąś notatkę, jakąś treść przerabiamy, tak? I chcemy, żeby uczeń coś zapamiętał. To jest ta treść, która zwykle jest w ramce w podręczniku. Chmurki mogą być różne, tak? To jest jeden rodzaj chmurki. Chmurki dialogowe i możemy kilka osób, tak? Zobaczcie. Rysujecie? Lepiej zapamiętacie, jak zaangażujecie mięśnie. Jest coś takiego jak pamięć mięśniowa. Wiemy to, jak zmienimy model telefonu i potem nie umiemy wystukać. Znaczy, jak macie smartfony, no to nie wiemy. Coś bardzo ważnego. Dodamy chmurka. To jest coś, co na pewno pani na sprawdzianie będzie nas pytać. Wpisujemy w dynamiczną chmurkę. Okej. Już, jeszcze? Superberwszy, blog Superberwszów, webinar numer 9, 1,5 godziny rysowania. Potwierdzam. Wybaczcie mój pierwszy webinar, naprawdę. I oczywiście siadł internet, nie? No ale... A dobra, to był scenariusz, element scenariusza. Punktory. Lubimy wypunktować pewne informacje. I punktory mogą być na przykład takim kwadracikiem. I sobie zaznaczamy, tak? Coś zrobione i tu mam jakiś tam treść. Moje ulubione punktory to są kwadraciki z takim cieniem, kreską. Rysujecie? No, grzeczne dzieci. No, przepraszam. Z samym szacunkiem doskonale, że rysujecie, bo wtedy lepiej zapamiętacie. Jakie mogą być punktory? Wyższa szkoła jazdy. Taki punktor. Ala coś, taki proporczyk. Czyli rysujemy taki kształt. Ważne jest, żeby postarać się, żeby to było takie ładne od razu. I to przychodzi z czasem. Ja rysuję od dłuższego czasu. I tu mamy nasze punkty. I tutaj rysujemy taki długi prostokąt, tak, w który wpisujemy jakieś informacje. Wierzcie mi, jak wasze dzieciaki dostaną suchą kolejną kserówkę albo treść w podręczniku i popatrzą na to i mówią, no przeczytałam dwa razy, to ci pilniejsi i mam wrażenie, że się nauczyli. Jeżeli zaczną robić taką wizualną notatkę, dużo lepiej będą pamiętać. I tutaj oczywiście wpisujemy jakieś punkty. Jak wam się podoba? Widzicie już, do czego możecie to wykorzystać? Kolejna rzecz. Mamy punktory, mamy literki, mamy pudełka. A, rysowanie. Umiecie rysować? Ja wam zaraz pokażę. Tu niektórzy kiwają w tej. Jak narysować pana i panią? I znowu wchodzimy, tak, w trójkąciki wchodzimy. Zgadnijcie, który to jest pana, która pani.
Umiecie rysować? Czas mi się skończył. O, dzięki, że nie. Ustawiam drugi. Okej. Okay. Tu mam magiczny szary. Nie wiem, czy wiecie, ale szary to jest potęga. Nie wiem, jak to będzie widać, bo nigdy na takiej skali nie rysowałam. Widać? Szary robi coś dla naszego oka, że mam wrażenie, że to jest cień, że to jest druga płaszczyzna. Jeszcze dorysujemy coś takiego. Magia szarego, szara eminencja. Pewna firma, nie będę mówić nazwy, bo mi nie zapłacili za to, wydała teraz tutaj serię nowych 5 odcieni szarości. Dobra. Opowiem wam, jak ja często rysuję. Rysuję, bo mówię o uczeniu każdym zmysłem, więc stałym elementem jest ucho, oko i to pewnie jeszcze ogarniacie swoją ręką. Ale zwykle, jak mam element o kinestetykach, o czuciowcach, to mamy problem z dłonią, bo nam takie rękawiczki bokserskie wychodzą. To teraz wam pokażę mój patent na dłoń. I tu krok za krokiem, uwaga, każdy mały element. Rysujemy taki coś, taki niedokończony trójkącik. Jesteście? Dynamika akcji. Rysujemy takie coś. To jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty palec. Jest! Od dzisiaj, ale jaki okrzyki zachwytu po prostu. I zobaczcie, jeżeli mamy takie coś, od razu z takiej łapki, jak wam za pierwszym razem nie wyjdzie, to przypomnijcie sobie moment, kiedy uczyliście się chodzić. Jestem pewna, że nikomu na tej sali za pierwszym razem chodzenie nie wyszło. Dorośli, tak mówi andragogika, mają tę tendencję, że myślą, że ma wyjść za pierwszym razem. Nie, trzeba robić i to wtedy wychodzi. Mój patent na punktory, rysowanie na przykład drugi punkt, tak, trzeci i mamy pierwszy, drugi, trzeci. I już umiecie rysować dłonie w różnych wariacjach. Mogę? Już mogę. Dobra, czyli mamy ulubiony motyw wszystkich myślicieli wizualnym na każdym szkoleniu, na każdych warsztatach. Co jest symbolem kreatywności? Nawet było na pierwszej prezentacji w takim różku. Umiecie rysować żarówkę? W całym myśleniu wizualnym nie chodzi o rysunek artystyczny, tylko o zaznaczenie idei rysunku. I żarówka składa się z. Żarówka składa się z kółeczka. Większego lub mniejszego, tak? Żarówka składa się z tego czegoś, żarnika. Żarówka składa się z gwinta. I teraz kolejna tajemnica myślicieli wizualnych. Żeby nadać żarówce jej obłość, robimy taki myk. Prawda, że jest okrągła? No weźcie się ze mną nie zgadzajcie, bo jak ktoś się nie zgadza, niech mówi, że się nie zgadza, nie? Szary, magiczny szary. Magiczny szary robi nam gwint. I oczywiście ta kreatywność na tej konferencji przez 2 dni jest wielka i nam buzuje, więc żarówka jest... Świeci się. I w myśleniu wizualnym chodzi, żeby te skojarzenia, które nam się kojarzą, obraz, który wywołuje pewną ścieżkę myślową, korzystać, żeby uprościć, żeby nasza notatka była skuteczna. Jeszcze, chciałam dynamika i ruch. Kolejne zapożyczenie z komiksów. Przedstawię wam to na przykładzie kuli. Jak chcemy, żeby coś było dynamiczne, zobaczcie. W którą stronę kulka leci? A skąd wy to wiecie? Przecież 3 kreski narysowałam tylko. No robi zium, a teraz kulka zrobi bum. Jak kulka robi bum? Kulka poleciała i się odbiła i zrobiła bum. Jak to wykorzystać w notatkach wizualnych, w sketchnotkach? Kreatywność nie ma granic. Różne rzeczy można w ten sposób zaznaczyć. Co chcecie?
Jeszcze, bo ja nie wiem, ten czas się... A, jeszcze 22 sekundy mi się doliczyły. Emocje! Emocje! Zobaczcie. Jaka ta emocja? Przecież to są trzy kółeczka i dwa łuki. Skąd wy to wiecie? Jaka ta emocja? Wiecie, co na twarzy robi emocje? Brwi. Zachęcam, coś takiego jest jak matryca emocji i różne rzeczy są. Dobra, mój czas się skończył. Jestem do Państwa dyspozycji przez całe te dwa dni. Zachęcam Was.